Otworzymy. Połóż i poszukamy, gdzie jest numer 2. To jest 2. Nie, to jest 16. No, po kolei one są przecież. Jest tutaj. No. Co? Pieso, czuję żarcie. Nie idzie. Nie, czekoladka. Nie. Mój Bóg. Koda, zostaw. Co to masz? Pepe? Tak. Chodź, tutaj jest drugie okienko. Tak, tutaj, wow. No, otwórz. Otworzysz? Czy połóż ci? To. Moment will fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe's baby with you. I don't need any presents. As long as I stay with you. Bardzo, bardzo serdecznie w tym dzisiejszym vlogmasie. Czekajcie, musicie się ściszyć radio. Dzisiaj piękna pogoda, ale jest tak biało i śniegu nie ma. Ale był mróz w nocy i nadal chyba jest, zresztą, bo cały czas ten się utrzymuje, zamarznięta trawa, jest pięknie biało. No tylko taki właśnie to nie jest śnieg, ale tak, mi się strasznie podoba. Jeszcze bardziej czuję ten vlogmas, jeszcze dzieci są w domu są świąteczne ozdoby, jest tak cieplutko, tak milusio i dlatego mi się też tak nie chciało wychodzić na dwór. No, więc przez to, że dzieciaki są w domu, to ja jeszcze bardziej czuję tą atmosferę świąt. Ja normalnie już czuję, jakby były święta, nie? Więc dzisiaj ruszamy z produkcją pierniczków, będziemy robić pierniczki. Mam zamiar ich zrobić masę, żeby było zajęcie na pół dnia przynajmniej. Najpierw będziemy je piec, wycinać, a później będziemy je ozdabiać. Więc na dzisiaj taki vlog się szykuje. Zapraszam do oglądania i najpierw lecimy do sklepu, muszę się śpieszyć, bo dzisiaj o godzinie 10 Dominik ma szkolenie, dlatego też go nie ma w pracy dzisiaj, bo ma szkolenie. No, dobra, jadę, nie gadam. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you remove that snow. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. Dobra, ruszam z produkcją pierniczków. Zostałam sama na polu bitwy. Dzieciaki, Klara robi sobie kakao, a ja się bawi, więc no dobra. Pewnie później będą woleli ze mną zrobić, to ja się powykrawać te kształty, czy pozdabiać, więc teraz robię pierniczki, tak. O Jezu, co ja napisałam. Dobra, jednak ja się zainteresował. Tak, no będziemy jeszcze raz robić. No już robiliśmy, tak? O, i Klara też teraz. No i super. Dobra, więc ja robię jakby co to te pierniczki. Tak. Czy coś jeszcze potrzebuję? Jajko, okej, dobra.
No to zaczynamy. This Christmas I only wanna be close to you. Dobra, gotowe ciasto ląduje na pół godziny do lodówki. Dzieciaki poszły się bawić, więc ja w oczekiwaniu na ciasto piję sobie herbatkę i oglądam vlogmasy. Właśnie teraz oglądam sobie vlogmas Dominiki. I dzisiaj pewnie będzie tego tyle, więc... Mam nadzieję, że znaleźliście czas na moje vlogmasy też. Whatever we do, we will be alright. These holiday wonders will open your mind. May all your wishes tonight come true. The love I live, the dream I knew. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Moving nimbly, did you hear something from the chimney? I will keep you warm as soon as you remove that snow. No powiem wam, trochę mnie zmęczyły te pierniczki. O, się kłócili, które teraz, które ten. O, no, ale dobra, już skończyliśmy, właśnie się pieką. Zaraz kolejną porcję pakuję do piekarnika, a później będziemy je odstawiać. Ale to później, bo teraz potrzebuję chwili w ciszy. Ja sobie pograłam z dzieciakami, ale teraz czas robić obiad, więc idę, zabieram się za robienie zupki, a oni sobie sami grają. A na obiad dzisiaj jarzynowa zupka bez dania na weromie. No, sama zupka. Bo jeszcze później będę robiła placki ziemniaczane. Ta papryka była wciąż. Okej, okay, mamy tyle gotowych pierniczków. No i tak mogę. Oni tak cudują dzisiaj, że nie mogę. Mama wam tyle zajęć wymyśla, a wy się i tak nudzicie. Jednak nie ma co, przecież nic nie zastąpi przedszkola. No, jeszcze ktoś wierci, nie? No dobra, mamy pierniczki, będziemy je później ozdabiać. Zupka się robi, tata zaraz skończy. Szkolenie powinien już dawno i skończyć. Nudzi ci się? Nudzi ci się? Nie. Nie. Zupa gotowa, bo mnie tutaj do siebie. Mąż wrócił, o, jak słońce mnie oświeciło. Mąż wrócił w końcu. Mówię o tobie, nie wiem czy słyszysz. Ale lepiej czy nie słyszę. Mamy zupkę, ale ci się udało, Domin.
No akurat jak zrobiła się zupa, to przyszedłeś. Domin, ja ci muszę coś powiedzieć. Patrz. Zabiłam paprykę w ciąży. O nie. Jak to mówisz? Byłam niegrzeczna, chyba nie dostanę prezentu. No naprawdę, tu jest dzidzia, patrz. Dobra, już tak nie gadam, bo ja się chcę na nim poczuć. Kamina jaśnie. Się patrzy na mnie. Żartowałam, patrz. Patrz Jasiek, druga ten. Druga papryka w papryce. No serio. Wyjść na spacerek. Trochę niewygodnie się nagrywa w tej kurtce, dlatego że ona ma przy rękawach ten i widzicie, zasłania sobie. No ale weszliśmy na spacer, bo ile można w domu siedzieć, szczególnie że dzisiaj dzieciaki nie były w przedszkolu, więc no nie można tak w domu ciągle siedzieć, a idziemy do paczkomatu odebrać paczkę, więc tak przy okazji. Tu jest tak biało. Co? No to jest zamarznięte. Jakby padał deszcz, to nie padałby deszcz, tylko śnieg. Wiesz o co chodzi? A ten, na jeszcze rower. On nie jedzie, tylko się ślizga. Ślizga, no. No tak, tutaj wiecie, zimno. Wcześniej było bardziej, bo teraz widzę, że miejscami jest zielono. Ale już coraz zimniej. W ogóle to, mam nowego męża. Znowu. No. Jezu, znowu. Popatrz na mnie. Widzicie jakąś zmianę? Świeżo wyglądasz w tej kamerze, żebyś te włosy popraw. Mam taką masz brzóweczkę do przodu zaczesaną. No, lepiej. Domiś dołączył do mnie jako do okularnika i teraz też nosi okulary. Ale jestem dzisiaj taka jakaś śpiąca, zmęczona i w ogóle nic się nie chce. Ale zaraz będziemy ozdabiać jeszcze te pierniczki. Dobra. Produkcja się otwiera, tak? Jasiu, chodź, dawaj, idziemy. Robimy pierniczki, zdobimy. No. Nie, kochanie, najpierw białym pisaczkiem musisz nadrysować. No dobra, zaczynamy produkcję, tylko czekamy jeszcze na pisaki. Czy to jest na pewno mój mąż? Tak. Klara. Co? Aha, to dobrze, że ładnie, nie, brzydko. Santa's busy saying ho ho ho, with feeling jolly eating Christmas cake, and then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face, and later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all.
reprezentują Jasia. O te dwa ludziki plus to, to jest Jasiulka. Jasiu wolał jeść niż z nami dekorować. Tak jak tata jego. No więc my sobie tutaj tak dekorujemy i w sumie zaraz trzeba będzie powoli kłaść dzieciaki spać, bo dzisiaj nie mieli drzemki, więc zaraz pójdą. To fajna była zabawa? No, fajnie. Podobało ci się? Tak. To fajnie. Domnie siedziała moimi włosami bawi. Cały czas. Ktoś też tak ma? Się, czyjś facet też ciągle mógłby się bawić, bo nawet jak zasypia. Ty się z powołaniem minąłeś, ty powinieneś być fryzjerem chyba. No tak. To damskim. Jakoś włosów. Rozwoju do końcówki. Końcówki? Rozdwojone w końcówki tutaj stwierdza. Tak wysoko mi się rozdwoiło. Tutaj widzę powoli łusina zachodzi. Łusina, a za kola jak u okci. Tylko za... Pozdrawiam okcia, okcia będzie wiedziała o co chodzi. No. Co ty robisz? Co? Co się stało? Tatuś ci pomoże. Zobacz, tatuś tu jest. Dobre to jest? Tak. Się bawią w pociąg. Chcemy jeszcze na ten, mamy jeszcze jedno wolne miejsce. No Jaśka, czekajcie czy na mnie? Na Jasia, bo ty już. No. Myślałam, że jak zapalę te światło, to będzie to ładnie wyglądało, ale nawet nic nie widać przez to, że to jest teraz jedyne światło w tym pomieszczeniu. Ale dlatego, że Jaś tutaj zasnął. Mamie, mógłbyś mnie jeszcze zapalić może tam, przy kuchni? Co? W kuchni zapal jeszcze. Jak możesz. Może to coś da. No co, czas najwyższy zakończyć tego vloga. Prosiliście mnie, o, trochę lepiej. Prosiliście mnie, żeby były trochę krótsze te vlogi. Starałam się, naprawdę, ja się starałam, żeby ten vlog był krótszy, ale trochę mi szkoda. Ale tyle się dzieje fajnych rzeczy, że no, dla mnie przynajmniej podobały mi się te vlogi wczorajsze i dzisiejsze, że nie chcę nic usuwać. No dlatego mam nadzieję, że wam się taki vlog podobał, vlogmas. Dziękuję bardzo, 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 bardzo za udostępnienie na Instagramie, za każdy komentarz i bardzo jestem wdzięczna właśnie też tak miło mi się właśnie na sercu zrobiło, jak widziałam, że po prostu inne osoby z YouTube'a wstawiały właśnie na Instagrama mój nowy kanał i polecały vlogmas, jak na przykład Jagoda z kanału Bella TV, czy Agnieszka z kanału Nessie, czy Justyna z kanału Kropipi. Jestem po prostu bardzo, 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 bardzo wdzięczna i tak wiecie, miło na serduszku się robi, jak widzi się takie wsparcie. No i od razu mi jakoś tak lepiej. No, dziękuję wam bardzo kochani za oglądanie tego vlogu. Jeżeli podobał wam się filmik, zostawcie łapkę w górę. Czekam na wasze komentarze. Jak jesteście nowi, to zapraszam do subskrypcji. No i do jutra.